Dobra. Cześć. Cześć Marco Polo, cześć Leno, cześć Olek, cześć Damix. Wszystko dobrze słychać? Nie przerywa, nie szumi. Cześć Maksym. Czy macie na start jakieś pytania? Cześć, spoceniec. Jakieś skargi, ale też pochwały, zażalenia, ale pochwały? Tak. Dobra, czy coś z tych zadań, co było, albo z jakichś innych tematów, coś wam się rzuciło w głowy? Nie? Dobrze. Chyba nie. Dobra. A, ciekawi cię, jak będzie losowanie? Dobrze. Dobrze, Maksym. Zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że osoby, które mi wysłały maila ze informacją, że zrobiły tam jakieś zadania, akurat wszystkie osoby, które wysłały mi maila z tym, że zrobiły zadanie z Kotworsów, to zrobiły wszystkie te zadania i były trzy takie osoby. Jeżeli są takie osoby, które zrobiły te zadania, a nie wysłały mi maila, to niech napiszą mi na czacie teraz. Cześć naukowy przyjaciel, cześć gala na nim. Ale w każdym razie chcę tylko powiedzieć, że te osoby, które wysłały mi zadanie, wysłały mi informację z mailową, że zrobiły zadanie z Kotworsów, wydaje mi się, że będą miały pewnego rodzaju łatwiej wygrać losowanie. Ale to tyle. Dobra, o tym jeszcze pogadamy po DFS-ie. Ja też niestety dzisiaj mam dostęp tylko do jednego ekranu, więc co jakiś czas będę się przełączał na czat, żeby zobaczyć, co mi piszecie. No i tyle. Bo po prostu mam tylko jeden ekran do dyspozycji, więc będę musiał się przełączać, żeby widzieć, co piszecie. Chyba, że sobie zmniejszę. Ewentualnie mogę sobie tak was zmniejszyć tutaj. Ale to wtedy raczej to wam, raczej wy wtedy będziecie źle widzieć. No nie wiem, czy to. Nie wiem, czy. Dobra, no postaram się, żeby nic nie było w tym prawym rogu, ale. Dobra. Trudno. Chyba tak zrobimy. A, no właśnie, teraz jak przełączę, to was nie widzę. Dobra, trudno. Były jakieś zadania na cefie. Tak, były zadania. Tydzień temu wysyłałem zadania, jakie można zrobić na Kotworsach, więc być może nie wszyscy o tym wiedzieli. Wybaczcie, ale to był tak pierwszy raz, kiedy dałem do zadania z innej strony i też nie wszystko ogarnąłem. Dobra. Dobra, zastanówmy się dzisiaj, poznajmy, co to jest DFS. Są naprawdę ciekawe zadania przygotowane na DFS-a, więc myślę, że warto po prostu wiedzieć, czym to jest i zrobić. A tutaj zadania, tylko kliknę, są naprawdę fajne. A tutaj są bardzo fajne zadania na DFS-a. I żeby je zrobić, trzeba wiedzieć, co to jest DFS, więc to dzisiaj się tego dowiemy. Dobra. Przypomnienie. Cały czas rozmawiamy o grafach, czyli o z grubsza wierzchołkach i krawędziach. I umiemy już reprezentować grafy, umiemy tam wypisywać, czy ktoś ma sąsiada, wiemy, co to są drzewa. W drzewach już umiemy robić sporo rzeczy, ale teraz zobaczmy. Mamy przykład takiego grafu. O tutaj. To jest wszystko jeden graf. Tak, to jest jeden graf, to co jest w ramce. To jest jeden graf. Okay? No i teraz on jest po pierwsze niespójny. Tak? To widać, że on nie jest spójny. No to byśmy chcieli umieć odpowiadać na takie pytania. No na przykład, no, czy ten graf jest spójny? Najprostsza taka rzecz. Albo byśmy chcieli umieć odpowiedzieć, no chociażby, żeby coś więcej wiedzieć na temat tego grafu, byśmy chociaż chcieli powiedzieć, że no, on jest niespójny i co więcej jest.
taka jedna składowa, która ma rozmiar 1, jedna składowa, która ma rozmiar 2, jedna składowa, która ma rozmiar 4 i jakaś tam jedna składowa, która ma rozmiar 7. 6. 7. 1, 2, 3. Nie, ma rozmiar 6, bo nie ma piątki na rysunku. Dobra? Chcielibyśmy tak trochę więcej wiedzieć o tym grafie. Chcielibyśmy jakoś go poznać trochę bardziej. No i właśnie pytanie, jak to zrobimy? Tak. Coś chciałem powiedzieć. Więc tak, więc pytanie, jak to zrobimy, tak? Czyli jak po prostu stwierdzać takie no, podstawowe informacje na temat grafu? Aha, przypomnijmy, czy wiecie, czym jest spójna składowa? Kto wie, czym jest spójna składowa? Było o tym na początku grafów. Pamiętacie, co to jest spójna składowa? Co to znaczyło, że... No to napiszcie, jak ktoś wie, to niech napisze. Jeżeli ktoś pamięta, czym była spójna składowa. W którym moment? Trochę powiększę sobie. Tak, prawie że tak. Spójna składowa to był taki fragment grafu, że między każdymi dwoma jest ścieżka. Czyli no tak, ty napisałeś tam chyba sąsiada, ale tak. Cześć Witoldus. Tak, więc praktycznie tak. Istnieje ścieżka między wierzchołkami. Tak, to najdokładniej rzecz ujmując to jest to. Czyli na przykład zobaczcie, że to jest spójna składowa. No bo 13, między każdymi wierzchołkami, czyli, a jest tylko jeden, czyli między 13 a 13 istnieje ścieżka. Zobaczcie, że to jest... tu jest powiedzmy spójna składowa, tak? 8, 9, 10, 11 to jest spójna składowa. Ona się składa z tych wierzchołków i między każdymi dwoma jest ścieżka, tak? No i analogicznie... Dobra, no tutaj będzie mi to ciężko wziąć w ramkę. Ale... I zobaczcie, to też jest spójna składowa, tak? Oto. Też między każdymi dwoma wierzchołkami jest ścieżka. Czyli na rysunku widać, co to jest spójna składowa, bo na rysunku spójna składowa to jest po prostu taki fragment grafu, który jest ze sobą połączony nawzajem. Dobra, czy to jest... Dobra. Tutaj ktoś mnie oznaczył, ale chyba bez komentarza, Witoldos. Dobra, czy jest jasne, czym jest spójna składowa? Bo to będziemy dzisiaj o tym dużo mówić, więc powiedzcie mi, czy rozumiecie, czym jest spójna składowa? Czy to jest jasne dla Was? Jasne. Dobra, no to szybkie ćwiczenie. O ile jest. Dobra. Aha. Powiedzcie mi, ile spójnych składowych na rysunku tutaj. Ile spójnych składowych na... Oj, zasłoniłem. Ile spójnych składowych na tym rysunku? W tym grafie, który widać. Jedna. Dokładnie. Tutaj takie podchwytliwe. No jak to jedna? Na pewno przecież jak... Trzeba, na pewno musiałoby być więcej. Nie, tu jest właśnie jedna i no bo po prostu między każdymi dwoma wierzchołkami da się dojść. I DFS, właśnie DFS, DFS to jest przeszukiwanie grafu, ok? I właśnie DFS potrafi nam przejść po jednej spójnej. DFS, zanim go napiszemy, to żeby była jasność, co on robi. Jeżeli ja wystartuję, co on z grubsza robi ten DFS? DFS to jest przeszukiwanie grafu. Czyli on będzie no, coś robił, przeszukiwał graf w jakiś sposób. Jeżeli ja wystartuję DFS-em z czwórki, bo DFS startuje w jakimś wierzchołku, to chodzi o to, żeby na koniec zaznaczyć wszystkie wierzchołki, które są z nim w spójnej. Ok? To, jeżeli dobrze napiszemy DFS-a, to on to nam zrobi. Zaznaczy wszystkie wierzchołki, które są w spójnej. Ok? I dzięki temu będziemy wiedzieli, że na przykład ta spójna, w której jest czwórka, no to jeżeli sobie będziemy zapisywali te wierzchołki, do których przechodzimy, bo ten DFS będzie szedł po krawędziach, czyli on na przykład pójdzie jakoś tak, 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 jakoś tak, tak, cokolwiek by on nie robił, to zobaczcie, że jeżeli będzie on chodził po krawędziach, to on przejdzie dokładnie po jednej spójnej, nie wejdzie do innych. I o to chodzi w DFS-ie, żeby on nam przeszedł po jednej spójnej, dobra? Przeszukał graf w głąb. Więc tak optymalnie będziemy chcieli, żeby zadziałał DFS.
I teraz jeszcze tylko, bo tak sobie myślę, że dobrze będzie dla przykładu, jak sobie obok zrobimy, to będzie nasz graf. Wydaje mi się, że będę musiał, muszę zmienić. Dobra. Tyle nam na rysunku powinno wystarczyć, tylko jeszcze pozwólcie, że szybko zmienię, bo dziesiątka jest, czyli to może być na przykład dwunastka, a to jest czternastka. To powinien być dobry graf, ok? A teraz powiedzcie mi, ile jest spójnych składowych na rysunku? Ile teraz jest... Wiecie co? Trzy, dobra. Na wszystkie takie pytania, ja je widzę, ale po prostu na wszystkie te pytania odpowiem, jak omówimy DFS-a, no bo inaczej to po prostu się zgubimy z tym wszystkim. Także opowiem wszystkim, jak zrobimy DFS-a, to odpowiem na wszystkie takie pytania. Dobra. Tak, są trzy. Raz, tutaj jest druga, tak bez dziewiątki, znaczy z dziewiątką, ale ona nie źle zaznaczyłem dziewiątkę, ale razem z dziewiątką, no i tutaj trzecia to jest, o tutaj to taka wielka, tutaj tym razem bez dziewiątki, bo jej nie powinienem zaznaczyć, no ale tak. Dobra. I teraz uwaga. DFS, co na razie, tak sobie myślę, że dobrze będzie zrobić tego DFS-a intuicyjnie, dobra? Tak zrobimy go w ogóle bez myślenia o kodzie, po prostu powiemy, jak on chodzi. Ten DFS, to wyobraźmy sobie, że to jest taka mrówka. Mrówka, niech będzie, czerwona mrówka. Może być, mam nadzieję, czerwona mrówka. Ta czerwona mrówka jest w wierzchołku numer 1, ok? I my będziemy tą mrówą przesuwać się po grafie. Dobra? Po prostu, bez żadnego kodu, bez żadnych tablic, nic, wskaźników. Mamy mrówę i chodzimy tą mrówą po grafie. No i ta mrówa oczywiście tak widzi kawałek tego grafu, więc będziemy tam mówili o pewnych rzeczach, które są związane na przykład z sąsiadem, no ale w ogóle nie myślimy o żadnej tablicy. Dobra? Będziemy tylko myśleli o tej mrówie. 9 i 8 się powtarza. A, dobra. Słuszna uwaga, to jeszcze tutaj, przepraszam, racja, zmieńmy na 15, żeby to na pewno było dobrze. A tutaj zmienimy na przykład na 20. A czemu by nie? To jest wciąż poprawny graf. Nie muszą być po kolei, tak? Więc to jest wciąż dobry graf. Dobra. Więcej pytań nie ma na razie. Dobra. Czyli mamy tą mrówę. Jesteśmy tą mrówą w jedynce i zastanawiamy się, no zobaczymy, jak ta mrówa chodzi. Ta mrówa na starcie wybiera sobie dowolnego sąsiada. Dowolnego sąsiada. No i załóżmy, że ja wybrała sobie czwórkę. Ok? I idzie do czwórki. Czyli ta mrówa, zobaczcie, idzie sobie do czwórki. Ja tutaj wezmę trochę grubszy, 5. I ta mrówa idzie do czwórki. Bach. Ok? Przeszła do czwórki i zaznacza, no w jedynce już była, więc tam, gdzie była, to zostawia taką, no, czerwoną kropkę. Jest czerwona mrówa, więc zostawia czerwoną kropkę. Wszędzie tam, gdzie ta mrówa dojdzie, to zostawia tą czerwoną kropkę. No i ta mrówa była w jedynce, jest tam czerwona kropka, teraz jest w czwórce i też zostawia czerwoną kropkę. Dobra? I ona znowu idzie do dowolnego sąsiada, no ale ta mrówa, oczywiście ona chce zwiedzić jak najwięcej tego grafu, tak? No ona nie chce chodzić w kółko 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, no bo każdy by oszalał, jakby tak w kółko chodził. Więc ona chce poznać jak najwięcej grafów. Więc jeżeli ona znowu patrzy na swoich sąsiadów, tym razem jest w czwórce ta mrówa, więc patrzy na sąsiadów czwórki, ok, ale nie ma tych nieodwiedzonych, no bo jeżeli gdzieś ona już była, to tam nie wraca. To jest, nie ma to dla niej sensu. Więc ona wybiera dowolnego nieodwiedzonego sąsiada. No jedynki nie może wybrać, więc załóżmy, że wybrała siódemkę. Czyli tutaj idzie do siódemki. Może najpierw powinna iść do siódemki, ok. A potem, no zaznacza, że jest w tej siódemce, ok. Że jest w tej siódemce, czyli no właśnie koloruje tą siódemkę na czerwono. Zaznacza, że jest czerwona. No i potem ta mrówa znowu wybiera jakiegoś nieodwiedzonego sąsiada. Zaraz to się zrobi trochę ciekawsze, bo załóżmy, że wybiera dziesiątkę. Dobra, ok. No i tu zaraz będzie trochę ciekawie, bo poszła do tej dziesiątki, no i koloruje tą dziesiątkę. No i no widać na razie, jakim szlakiem przeszła ta mrówa. 1, 4, 7, 10, no i źle się wydarzyło, no bo zobaczcie, że ona nie ma już dokąd iść. No to ta mrówa, jak nie ma dokąd iść, to ona wraca po tym szlaczku, po którym przyszła. Czyli dokąd wróci? Tak, magma. DFS jest funkcją rekurencyjną. Zaraz zobaczymy tę rekurencję i
teraz ten powrót tej mrówy to jest rekurencja. Powiedzcie mi, dokąd wróci ta mrówa? Do siódemki, dokładnie, wraca do siódemki. A teraz powiedzcie mi, ta mrówa jest w siódemce z powrotem, ok? Ona, powiedzmy, że, dobra, zróbmy sobie taką, co wy na to, zróbmy, ta mrówa jest czerwona, ale powiedzmy, że ona jest niebiesko-czerwona. Powiedzmy, jest, no nie wiem, jakoś taka, dobra, powiedzmy, to jest taka mrówa, ok? I żeby nie było, że ona jest czerwona, więc żeby nie było, ona, że coś ona, wiecie, zostawia te czerwone kropki, więc ta mrówa tak wygląda. Ma niebieską głowę, na przykład głowę, i z tyłu zostawia czerwone kropki. Dobra, w każdym razie ona wróciła do siódemki. Powiedzcie mi, gdzie teraz ta mrówa pójdzie? Duża mrówa, owszem, duża mrówa. To jest spora mrówa, ledwo się mieści w tych wierzchołkach. Ta mrówa jest w wierzchołku numer 7. Gdzie teraz ta mrówa pójdzie? Gdzie ona może pójść, ta mrówa? Do szóstki. Dokładnie. To jest jedyne miejsce, gdzie ta mrówa może iść. Bo ona idzie do nieodwiedzonego sąsiada. Czyli jedyne miejsce, gdzie ona może pójść, to jest do szóstki. I ona idzie do szóstki. Koloruje szóstkę. Dobra. Koloruje szóstkę. No i oczywiście ta mrówa się przemieściła do szóstki. Jest w szóstce ta mrówa. Dobra, powiedzcie mi, dokąd teraz ta mrówa pójdzie? Dokąd teraz pójdzie ta mrówa? Jak jest w szóstce? Dobra, zdania są podzielone. Zobaczcie. Ta mrówa, czy powiedzcie mi, czy ta mrówa ma nieodwiedzonego sąsiada? Czy ta mrówa może pójść do jakiegoś nieodwiedzonego sąsiada? Może pójść, czy nie? Może pójść do jakiegoś nieodwiedzonego sąsiada? Ma jakiegoś nieodwiedzonego sąsiada? Nie ma, nie ma. Dobra, super. Fantastycznie, bardzo szybkie odpowiedzi, cieszę się. To co robimy, jak mrówa nie ma nieodwiedzonego sąsiada? Co robi mrówa, jak nie może pójść do żadnego sąsiada nieodwiedzonego? Co ona robi, ta mrówa? Co ona robi wtedy? Cofa się. Nie mieliśmy tego przykładu, ale ona się cofa tam, skąd przyszła. Jeżeli... Tak było w dziesiątce, ok? W dziesiątce ona nie miała dokąd pójść, więc ona się wróciła do siódemki. I zawsze ona, jak nie ma dokąd pójść, to wraca się tam, skąd przyszła. Czyli wraca ta tutaj. Dobra. A teraz powiedzcie mi, dokąd pójdzie teraz ta mrówa? Dokąd teraz pójdzie ta mrówa, jak nie doszła, jak wróciła z szóstki? Do czwórki, bo zobaczcie, że ona znowu nie ma dokąd pójść. Aha, bo do czwórki lub dziesiątki, ale dobra, macie rację, to jeszcze, dobra, bo tutaj powinno być, zobaczcie, tutaj są takie strzałki, bo ta mrówa tak naprawdę, zobaczcie, że ona szła w jedną konkretną stronę, dobra? Ona szła tak, ok? Tutaj zobaczcie, że to ma znaczenie, skąd ta mrówa przyszła. To nie znaczy, że ten graf jest skierowany, ok? Ten graf jest nieskierowany, te strzałki są tylko i wyłącznie po to, żebyśmy wiedzieli, skąd ta mrówa przyszła, bo musimy się cofać, dobra? To dlatego, bo tutaj ktoś napisał, że może do dziesiątki. Owszem, może, bo tam też jest czerwona kreska, ale jakby liczy się to, skąd ona przyszła. Czyli mrówa idzie do czwórki, dobra? Czyli mrówa wraca do czwórki. Teraz załóżmy, że mrówa idzie do dziewiątki, no bo może iść tylko do dwójki albo do dziewiątki. Idzie do dziewiątki, tutaj zaznaczamy. I co robi mrówa, jak jest w dziewiątce, to co robi mrówa, jak jest w dziewiątce? Jak poszła do dziewiątki, to co robi? Tak, wraca z powrotem do czwórki i co robi, jak jest w czwórce teraz? Co ona może zrobić, ta mrówa, jak jest w czwórce? Do dwójki, tak, dokładnie, bo jest jeszcze jeden nieodwiedzony sąsiad. Czyli ta mrówa idzie sobie tą tutaj idzie ta, w tą stronę jest ta strzałka i koloruje. Dobra. I teraz powiedzcie mi, i teraz ta mrówa jest w dwójce. Powiedzcie mi, jakie dwa ruchy wykona teraz mrówa. Co zrobi teraz mrówa? Do jakiego wierzchołka pójdzie? Tak, zobaczcie. Ta mrówa nie ma dokąd pójść. Zobaczcie, jedynka jest odwiedzona. Nie ma nieodwiedzonego sąsiada, więc ona się wraca do czwórki, ok? Ona się wraca do czwórki, znowu nie ma nieodwiedzonego sąsiada. Wszyscy sąsiedzi są odwiedzeni. Co z tego, że ta mrówa nie przeszła
co z tego, że ta mrówa nie przeszła tutaj tą krawędzią? To nie ma dla niej znaczenia. Ona wie, że szóstka już była odwiedzona. Co z tego, że nie poszła tą krawędzią? Dla niej to nie ma znaczenia. Ona nie chce tam już iść. Więc ona z powrotem wraca do jedynki. Dobra. I co teraz może zrobić ta mrówa, jak jest w jedynce? Gdzie teraz ta mrówa pójdzie? Do dwójki? Do trójki. No dokładnie, nie może pójść do... Znaczy, no, nie idzie do dwójki, bo nie chce, bo ona już tam była. Więc nie idzie do dwójki. Dobra. Mamy tu, kolorujemy. No i to jest chyba oczywiste, że gdzie dalej pójdzie ta mrówa, tak? To jest dla was oczywiste. Następnie ósemka, tak, tu też nie zdążę zadać pytania, wyznać odpowiedź. To jest po prostu... Powinienem was mieć na egzaminach. Zanim dostanę egzamin, to wy już mi po prostu napiszecie odpowiedzi na zadania. Ósemka, dobra. Czyli jesteśmy tu. Idziemy do ósemki. Super. Mamy tu ósemkę. I teraz uwaga. Trochę... Co zrobi teraz ta mrówa? Co zrobi teraz ta mrówa? Dokładnie. Ta mrówa wraca tam, skąd przyszła. Przyszła z trójki, a potem przyszła z jedynki. I zobaczcie, my zaczęliśmy w jedynce. I teraz zobaczcie, zaczęliśmy w jedynce i odwiedziliśmy wszystkich sąsiadów. Ta mrówa już nie ma dokąd wrócić. Czyli kończymy działanie. Ok? I zobaczcie, że ta mrówa z tego całego grafu, albo kapibara, jeżeli dla... to jest mrówa, którą... Znaczy to jest zwierzę, jakie kto chce. To jest kapibara, to może być mrówa. Zobaczcie, że to zwierzę odwiedziło tylko jedną spójną. Ono w żadnym momencie nie mogło przeskoczyć do trzynastki, ani do piętnastki, ani do innych części tego grafu, tak? No bo ono się poruszało tylko krawędziami. A co więcej, zobaczcie, że ono musiało odwiedzić wszystkie wierzchołki, czyli po tym działaniu widzimy, że ona, ta mrówa odwiedziła tylko wierzchołki w jednej spójnej. Więc jeśli byśmy na przykład chcieli stwierdzić... Dobra, powiedzcie najpierw... Dobra, powiedzcie, więc gdybyśmy na przykład chcieli stwierdzić, czy graf jest spójny, chcielibyśmy stwierdzić, czy graf jest spójny, czy między każdymi dwoma wierzchołkami da się przejść, to zobaczcie. Puszczamy taką mrówę z jedynki. Ona odwiedza pewne wierzchołki, zaznacza je na czerwono, czyli na razie nie wchodząc tak bardzo w szczegóły, ale powiedzmy w tablicy jakiejś, w naszym kodzie w tablicy moglibyśmy po prostu dawać jedynki. I te wierzchołki, które mrówa odwiedziła, miałyby jedynkę. To co? To żeby stwierdzić, czy graf jest spójny, to zobaczcie, wystarczyłoby tylko i wyłącznie przejść po wszystkich wierzchołkach i zobaczyć, czy któryś jest nieodwiedzony. Jak któryś jest nieodwiedzony, tak, to znaczy, że no jest jeszcze jedna spójna, czyli graf nie jest spójny. A jeżeli wszystkie są odwiedzone, to znaczy, że graf jest spójny. Czy to jest jasne dla was? Że taki DFS potrafi stwierdzić, czy graf jest spójny, czy nie? Taka mrówa? Czy to jest jasne? Tak, jasne. Dobra, super. Dobra, powiedzcie, dobra, no to ten DFS jest w miarę jasny, jak ta mrówa chodzi, tak? Jest jasne? Jasne jak słoń. Dobra. To może też być słoń. To może być słoń. Dobra. Czyli w skrócie DFS potrafi policzyć spójną składową. Dobra. Tutaj, zobaczcie. Tutaj chciałem, żebyśmy... Tutaj jest kod DFS-a. Okay? I też znowu trochę inny graf. Okay? Tutaj jest... to jest trochę inny graf. Nie bardzo, ale jest trochę inny. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko widać. I teraz tak. Tak sobie myślę. Czy chcecie zobaczyć, jak to wygląda, czy chcemy zasymulować ten kod i zobaczyć, że ten kod to jest dokładnie ta mrówa? Czy chcecie zobaczyć, jak ten kod działa, że to będzie dokładnie ta sama mrówa, czy... Dobra, tak, nie. No można by. Dobra, jest... Właśnie dopóki będzie chociaż jak się pytam, czy coś chcecie i jeżeli chociaż jedna osoba coś chce, to zrobimy zazwyczaj, więc tutaj taka nawet nie demokracja, bo tylko mój autorytaryzm tutaj działa. Dobra, rządy mniejszości tutaj są po prostu. Okej, w każdym razie, zobaczcie, to zrobimy sobie, tak sobie myślę, czy chcecie to zrobić na tym przykładzie trochę innym, czy chcecie zrobić to na tym przykładzie, co przed chwilą, żeby zobaczyć, że ta mrówa
Ja myślę, że na innym było, będzie lepiej. To przepraszam, zadałem to pytanie. Ale myślę, że na innym przykładzie będzie lepiej, bo ten DFS i tak jest... Dobra, na innym. No dobra, to właśnie zrobimy na innym. Dobra, to zobaczcie. Zaczniemy. Ja to sobie będę pisał. Zaczniemy. Puszcza. Ojojoj. Dobra, trudno. Puszczamy, dobra. Zaczniemy tą mrówę z jedynki, ok? Czyli puszczamy DFS-a, wywołujemy DFS-a z jedynką. Gdzieś w mainie piszemy DFS 1, dobra? I tutaj jeszcze potrzebuje sąsiad. Dobra, tutaj będziemy mieli sąsiada i będziemy sobie mówili, że ile jest równy sąsiad. Tak jakby sobie go wykomentujemy. I tutaj sobie będziemy przeglądali tego sąsiada, bo zobaczycie, że to jest dokładnie to samo, ale po prostu, żeby łatwiej nam było śledzić kod. Demokracja też wygra. Dobra. Dobra. Dobra, czyli zaczynamy z V równego 1. I uwaga. Dobra. Może zrobimy sobie nową. Tym razem właśnie, no nie wiem, tym razem możemy zrobić, no nie mrówę, ale powiedzmy jakieś kwadratowe zwierzę. No nie wiem, jakie zwierzę jest kwadratowe, prawdę mówiąc. Ale no może jakiś taki w jakimś uproszczeniu to będzie jakieś takie trochę co innego. Jakaś taka inne zwierzę. To możecie dawać pomysły, co waszym zdaniem to może być za zwierzę. No ale to jest takie trochę inne zwierzę. Kapibara w Minecrafcie. No świetnie. Bardzo mi się to podoba. Dobra, więc mamy kapibarę w Minecrafcie. I ona... Ta kapibara zaczyna w wierzchołku numer 1 i ona, powiedzmy, dalej to wszystko czerwone się dzieje. Czyli zobaczcie. Zobaczcie, że zaczynam z V równego 1 i ja robię tutaj odwiedzony od 1 równa się 1, ok? Czyli zobaczymy, że ta tablica odwiedzony to będą dokładnie czerwone kropki, ok? Więc zaczyna się dokładnie tak samo. Dobra, i teraz zobaczcie. Tu też będzie rekurencja, więc będzie to wszystko ładnie widać. Zobaczcie. Ja przechodzę moich sąsiadów. Graf od 1 size, tak naprawdę, tak? Bo V jest równe 1. Czyli ja przechodzę moich sąsiadów. I ja biorę pierwszego sąsiada, jakiego mam. No to powiedzmy, że tym sąsiadem będzie czwórka. No tak się może zdarzyć. I zobaczcie, jeżeli odwiedzony od sąsiad się równa 1, to continue, czyli idź dalej. Ale on się nie równa 1. Zobaczcie, czwórka jest czarna, czyli jeżeli jest czarna, to znaczy, że 0. Czyli tam jeszcze nie byłem. Tak? Bo tutaj jest, jeżeli tam byłem, to idź dalej, to continue, to przerwij tą pętlę, ale ja tam nie byłem, więc ja nie przerywam tej pętli i zobaczcie, ja się wywołuję z czwórki teraz, ok? Bo jako pierwszy sąsiad była czwórka, czyli ja się wywołuję z czwórki teraz, czyli daję tu czwórkę, no a to będzie takie jakieś uciążliwe. Nie wiem, to jest niesamowite, że to tak się jakoś potrafi. Co to jest, że to tak... Dobra, nie, no może zrobię... V, dobra. Dobra, no to teraz... O, ja nie mogę. Co jest? V się równa 4. Co to jest? 4, dobra. Przepraszam, że to tak... Mam nadzieję, że to widać, ale no... ale po prostu... Ale jakoś mam problem tutaj z tym edytorem, jak widzicie. Dobra. Więc jestem w czwórce, czyli przeszedłem do czwórki, ok? Wybrałem sąsiada nieodwiedzonego czwórkę, tak się złożyło. To równie dobrze mogłem wybrać trójkę. Ten DFS może różnie chodzić, ale nie ma to żadnego znaczenia. Wybrałem czwórkę i zobaczcie. Odwiedzony od V, ta kapibara minecraftowa tutaj przyszła. Odwiedzony od V, czyli od czwórki, robi 1. Czyli zaznaczam to na 1, ok? Zaznaczam na 1. I przechodzę... Biorę jakiegoś sąsiada. Dobra, to teraz wypowiedzcie mi, jakiego sąsiada chcecie? Jakiego chcecie sąsiada? Który sąsiad czwórka bierze? Siódemkę, dobra. Pierwsza była siódemka. Powiedzmy, że teraz zadziała to, co było pierwsze. Dobra, czyli idę do siódemki, ok? Zobaczcie, czyli sąsiad. Sąsiad to jest siódemka. Czy on jest odwiedzony? Nie jest, więc wywołuję z niego DFS-a. Czyli jestem w siódemce. Czyli zrobiłem ten ruch, właśnie przed chwilą zrobiłem ten ruch do siódemki. Dobra. Dobra. I koloruję. Dobra.
No trudno, ja nie chciałem akurat zrobić tego. Chociaż, dobra, to nie ma znaczenia. Dobra, idę do siódemki. Jestem w siódemce. I teraz zobaczcie, może się tak zdarzyć, że... Zaznaczyłem, że odwiedzony od V, czyli od siódemki się równa 1. I zobaczcie. I zobaczcie, co się może zdarzyć. Może się zdarzyć, że mój sąsiad to jest czwórka. Jeżeli mój sąsiad to jest czwórka, to co wtedy? No bo mój sąsiad to jest czwórka. Co się stanie, jeżeli mój sąsiad to jest czwórka? Co ja zrobię? U mnie pierwsze było 6. Dobra. Co się stanie, jeżeli sąsiad to jest czwórka? Continue. Dokładnie. Nie idę tam, czyli idę do kolejnego mojego sąsiada. No to załóżmy, że kolejny mój sąsiad to jest dziesiątka. No to oczywiście tam idę, tak? Bo to jest... Nie mam innych sąsiadów, więc no... jedyny kolejny sąsiad to może być dziesiątka, no i ja tam idę. I... Czyli jeżeli sąsiad był dziesiątka, to ja się wywołałem tym DFS-em. Czyli jestem w dziesiątce. Zaznaczyłem na czerwono, czyli odwiedzony. I przechodzę po sąsiadach dziesiątki. No i załóżmy, teraz chciałaby iść szóstkę, więc załóżmy, że teraz jest szóstka. Dobra. I co się dzieje, jak ja idę do szóstki? Przechodzę. No tutaj zobaczcie, cały czas ja przechodzę i okazuje, no jestem w tej dziesiątce, tak? V jest równe 10 i sąsiad jest równy 6. No to ja tam po prostu idę. No bo to jest nieodwiedzony, czyli robię DFS-a z szóstki. Dobra. I teraz uwaga. Powiedzmy, co się dzieje, czyli zaznaczam, że szóstka jest odwiedzona, prawda? Przyszedłem z dziesiątki. To jest ważne, skąd przychodzę do wierzchołka, bo właśnie dlatego, że to jest rekurencja. Przychodzę do dziesiątki i co się dzieje, do szóstki i co się dzieje, jak V jest 6? Jakich mam sąsiadów potencjalnych? 4 albo 10. Co się dzieje, jak jest sąsiad 4 albo 10? Co zrobi for, jeżeli sąsiad to będzie 4 albo 10? Co zrobi ten for, jeżeli okaże się, że sąsiad to jest 4 albo 10? On za każdym razem, tak, on się cofa, on za każdym razem zrobi continue, czyli on za każdym razem przejdzie do kolejnego obrotu pętli. Tutaj, dobra, trochę zrobię w dół. Czyli on za każdym razem, niezależnie od tego, czy to będzie szóstka czy dziesiątka, on zrobi continue. Czyli on przejdzie całego tego fora. On przejdzie całego tego fora. A jak przejdzie tego całego fora, to z niego wyjdzie. A jak ta szóstka zobaczy, że wszyscy jego sąsiedzi są odwiedzeni i wyjdzie z fora, to co się stanie? To ta procedura się zakończy. Ta procedura w szóstce się zakończy, ok? Czyli, zobaczcie, innymi słowy, ta procedura, którą w dziesiątce, no bo ja wywołałem szóstkę w dziesiątce, jak moim sąsiadem była szóstka, no to ja wywołałem DFS-a od szóstki i ona się już skończyła, tak? Teraz znowu jestem w dziesiątce i przeglądam innego sąsiada, to jest na przykład sąsiad 7. No ale sąsiad 7 jest odwiedzony, no to robię continue. No to został mi ostatni sąsiad 9, to idę do dziewiątki, tak? I to jest ostatni sąsiad, do którego mogę iść. Przepraszam, nie cofnąłem tej kapibary, ale ta kapibara wraca do dziesiątki i idzie od razu do dziewiątki, tak? Czyli... no i zaznacza dziewiątkę, że jest odwiedzona, prawda? Bo to jest to, co robi. Czyli zaznacza dziewiątkę, że jest odwiedzona. Znaczy idzie najpierw do tej dziewiątki, zaznacza, że jest odwiedzona. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W dziewiątce jakich ja mam sąsiadów? I w dziewiątce mam sąsiadów 4 albo 10. Oboje ci sąsiedzi są odwiedzeni. Więc znowu ten DFS przejdzie po wszystkich sąsiadach i z nich żadnego się nie wywoła, bo wszyscy są odwiedzeni. Więc skończy się ten DFS, a w związku z tym, zobaczcie, ja wywołałem tego DFS-a, jak byłem w V równym 10, a sąsiad był dziewiątką, to ja wtedy wywołałem tego DFS-a i on się skończył. Więc znowu jestem w dziesiątce, ok? I teraz jestem w dziesiątce i przeglądam tam jakichś innych sąsiadów. No może jeszcze mi siódemka została, już nie pamiętam dokładnie, których w dziesiątce przeglądaliśmy. Ale zobaczcie, że ta dziesiątka, ona, nieważne jacy jej sąsiedzi jeszcze zostali, oni już wszyscy są odwiedzeni. Więc ona znowu przegląda wszystkich... A, przepraszam, nie cofnę tej kapibary, ok? Ona znowu przegląda wszystkich, co nie? I znowu nie ma dokąd pójść, więc znowu zobaczcie, że DFS od dziesiątki... To widać z rysunku. DFS od dziesiątki został wywołany, jak V było równe 7. To ja wtedy wywołałem na dziesiątce, tak?
wywołałem tego do Efesa na 10 i on się już skończył, bo już wszystko przerobiłem. No to teraz przechodzę po pozostałych sąsiadach siódemki. No zobaczcie, że oni wszyscy są odwiedzeni. Czyli ta siódemka też się zakończy. A siódemkę wywołałem, jak byłem w czwórce. Tak? Czyli jak byłem w czwórce, a sąsiadem była siódemka. No i zobaczcie. Pamiętacie, wywołałem z czwórki siódemkę i ta siódemka już się zakończyła. I siódemka była, pamiętacie, chyba pierwszym wierzchołkiem, który wywołałem. No i zobaczcie, teraz ta czwórka spojrzy na kolejnego sąsiada. Oj, nie cofnę tej kapibary. Jestem w czwórce. I zobaczcie, ta kapibara spojrzy, powiedzmy, gdzieś sobie tutaj spojrzy. Ona spojrzy na przykład na tego sąsiada, ale on już jest odwiedzony, mimo że to nie czwórka go odwiedziła. Mimo że to nie z czwórki dotąd poszliśmy, tylko tam z dziesiątki, to on jest odwiedzony, czyli czwórka, ta kapibara tam nie wejdzie. Ona, i ta kapibara, która jest w czwórce, dalej przegląda tych sąsiadów. Na przykład patrzy na dziewiątkę, ale ta dziewiątka też już jest odwiedzona i ona też tam nie wejdzie. Potem na przykład patrzy na jedynkę, ale ta jedynka też już jest odwiedzona i ona znowu tam nie wejdzie. Czyli ona skończy się wywoływać i ona wróci dokąd? Do jedynki, bo ona została wywołana z jedynki, jak była sąsiadem, tak? Dobra. Dobra. Czy z szóstki można do czwórki? Nie można, w sensie nie można. Bo nie wiesz tego, bo zobacz, nie wiesz tego, czy jak byłeś w szóstce, to zobacz, że w sensie dobra, może inaczej. To nie jest optymalizacja kodu. To nie będzie optymalizacją. W sensie to może się poprawić o stałą jakąś tam, być może w szczególnych przypadkach może da się tak lepiej chodzić tym DFS-em, ale ogólnie ten DFS działa w czasie liczba wierzchołków plus liczba krawędzi. No i nie da się szybciej, z grubsza. To znaczy pewnie da się w jakichś gęstych grafach, ale co do zasady to jest optymalne. I nie ma zwykle potrzeby. DFS jest bardzo szybki. Ale to jest ciekawe. Dobra, zaraz się zastanowimy, ile takich operacji musi wykonać system. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym dalej szedł tą kapibarą z jedynki, o tutaj, do trójki, do ósemki, cofnął się do trójki, szedł do dwójki, cofnął się do trójki, poszedł do jedynki, czy to jest dla Was jasne, co się stanie? Dla kogo jest jasne, co się stanie dalej z DFS-em, niech napisze kapibara. Czy tam kwadratowa kapibara, albo mrówa. Jak dla kogoś to jest jasne, to niech napisze. A jeżeli dla kogoś to jest, nie jest jasne, to jednak niech da znać, że nie jest jasne i że chciałby to o tym porozmawiać. Jasne klip. Dobra. Cieszę się. Dobra. No to tak działa DFS. I zobaczcie, super, dla wszystkich to jest jasne, bardzo mi to cieszy. Zobaczcie, ile to ma linii. Pomijając tego sąsiada, którego ja tutaj musiałem zrobić, to ma raz, dwa, trzy... No powiedzmy 4, 5, 6, 7, 8 linijek. 8 linijek i mamy takiego potężnego DFS-a. Teraz było pytanie, w jakim czasie to działa? Jak sądzicie, w jakim czasie to działa? No bo mamy n wierzchołków i m krawędzi, tak? Nasz graf, grafy, bo to nie jest drzewo, tak? To jest jakiś zwykły graf, więc to było widać, że to jest zwykły graf, więc graf ma powiedzmy n krawędzi i n wierzchołków i m krawędzi, tak? Tak się przyjmuje oznaczenia, że tak? To w jakim czasie to działa? Wtedy DFS działa w czasie, tam zróbmy sobie to o, a co tam? Szybko. Dobra, zobaczcie. Ile razy ten DFS wejdzie do jakiegoś wierzchołka? Ile razy ten DFS zostanie wywołany? Ile razy ta procedura DFS będzie wywołana? Łącznie z tą rekurencją. Ile razy ona będzie wywołana? Tak, raz na początku, owszem. Ale ile razy, zobaczcie, ile razy wywołamy tego DFS-a z różnych... Tutaj z tym różnym, zobaczcie, no bo raz wywołałem go na początku z V równym 1, ale potem jak byłem w V równym 1, to wywołałem go w czwórce. Jak byłem w czwórce, to wywołałem go... Ile łącznie wywołam takich DFS-ów? Jak myślicie? Ile łącznie takich DFS-ów wywołam? Zobaczcie. Zobaczcie, jak to widać na rysunku. Ja... Pomińmy tą część grafu, żeby tutaj... bo jest to dla Was jasne. Zobaczcie.
ten DFS, zobaczcie, został raz wywołany, został wywołany w jedynce. I to raz. Potem DFS się wywołał w czwórce, tak? Potem wywołał się w siódemce, potem wywołał się w dziesiątce, potem w szóstce i zobaczcie, on się potem nie wywołał drugi raz w dziesiątce. To cały czas jest jedno wywołanie. W dziesiątce ja po prostu przechodziłem forem i wywoływałem DFS-a, ale wywołałem go raz w dziesiątce, tak? Znaczy, to jest cały czas jeden DFS, cały czas jestem tym DFS-em w dziesiątce, wywołałem DFS-a w szóstce, ale jak wracam do dziesiątki, to nie wywołuję od nowa DFS-a, ja cały czas w nim jestem i potem go wywołałem w dziewiątce. Czyli zobaczcie, ten DFS, on się wywoła dokładnie tyle razy, ile jest wierzchołków, no bo zobaczcie, jeżeli ja się wywołuję w jakimś wierzchołku, to zobaczcie, że ja zaznaczam, że on jest odwiedzony. OK? Ja zaznaczam, że on jest odwiedzony, jak się wywołuje w jakimś DFS-ie. A zobaczcie, żebym ja się wywołał DFS-em, to on musi być nieodwiedzony, bo jeżeli jest odwiedzony, to zrobię continue. Czyli jeżeli ja jestem w jakimś wierzchołku, to zaznaczam, że jest odwiedzony. A żeby wejść do jakiegoś wierzchołka, to musi być nieodwiedzony. To wynika z tych dwóch linii. Czyli czy jest jasne w takim razie, że n razy wywoła się DFS? Jest jasne, że tak będzie n razy będzie dla n różnych wartości ten DFS będzie wywołany. Czy to jest jasne? Dobra. A powiedzcie mi, zobaczcie, on, jak DFS się raz wywoła, to zobaczcie, on przejdzie tyle, ile tutaj on wykona tych operacji. Tylu, ilu ma sąsiadów, no bo zobaczcie, ten for właśnie dokładnie przychodzi po jego sąsiadach, tak? Ten for dokładnie przychodzi po sąsiadach wierzchołka, czyli każdy DFS, w każdym wierzchołku wykonam tyle operacji, ile ma sąsiadów, tak? Zgoda? Czy to jest wątpliwe? Czy jednak zgoda, że w każdym wierzchołku wywołam się tyle, tak? Dobra, no to zobaczcie, czyli ile łącznie wykonam operacji? No zobaczcie, wykonam tak, no powiedzmy, że jakby D1 to jest ile ma sąsiadów pierwszy wierzchołek, czyli plus D2, plus D3, plus D4, plus aż tak do N. Czyli ja wykonam łącznie tyle operacji, ile jest łącznie sąsiadów, dobra? Czyli zobaczcie, powiedzcie mi po kolei, ile sąsiadów ma jedynka, ile sąsiadów ma jedynka, ile ma czwórka, ile ma szóstka, ile ma siódemka, dziewiątka i dziesiątka. Powiedzcie mi, ile oni mają sąsiadów. Wypiszcie mi te liczby, proszę. Zaraz to wszystko podsumujemy, dobra? Tylko powiedzcie mi, ile oni mają sąsiadów, te wierzchołki. 1, 4, 6, 7, 9, 10. Powiedzcie mi, ile oni mają sąsiadów. Te wierzchołki, dobra? 1 ma 1, zgoda. Czwórka ma 3, zgoda. Siódemka ma 2, zgoda. I szóstka też ma 2, zgoda. I dziewiątka też ma 2, zgoda. I dziesiątka ma 3, tak? Tak napisaliście, dobra. Dobra, a powiedzcie mi... tutaj coś wysłałem, nie wiem, czy to mogę usunąć, ale dobra, no nieważne. Powiedzcie mi dwie rzeczy. Ile łącznie, jaka jest suma tych sąsiadów? Ile łącznie wynosi suma tych sąsiadów? 13 na... Wow, 13? To jest niemożliwe. A, zobaczcie, czwórka ma... Dobra, a to od razu widać, że mam błąd. Czy czwórka ma 3 sąsiadów? Dokładnie, czwórka ma 4 sąsiadów. Zobaczcie, że czwórka ma 4 sąsiadów. Czyli ile łącznie jest... Ile jest łącznie? 14. 14. Oj, znowu tutaj piszę. Czyli łącznie 14. A ile jest krawędzi w grafie? Powiedzcie mi. Policzcie, ile jest krawędzi w grafie. 7. Dobra. Czyli suma wierzchołków jest, suma tych stopni jest, sąsiadów jest 4, a jest 7. Dobra. Przepraszam, że tak długo trwa liczenie tej złożoności, ale na razie zapomnijmy o tej złożoności i policzmy sobie jeszcze jeden przykład, dobra? Na przykład zróbmy może tutaj. O, to będzie dobry przykład. Powiedzcie mi,
A, dobra, to też nie będzie aż tak trudno powiedzieć. Powiedzcie mi, ile łącznie suma stopni wynosi? Ile wynosi suma stopni wszystkich wierzchołków? Czy, to będzie, dobra, to będzie trochę liczenia, wybaczcie mi za to, ale opłaci się. Uwierzcie mi, że się opłaci. To suma stopni. Dobra. Policzmy na razie. Dobra, zobaczmy. Suma stopni to jest tak. Z tego jest 0. Z tego jest 0. Zobaczcie. Tutaj jest stopień 1, 14 i 12 ma stopień 1, czyli mam plus 2. Okay? Tutaj suma stopni jest 2, 2, 1, 1, czyli łącznie jest 6. Dobra? 6. Dobra? Zgadza się? I powiedzcie mi, ile wynosi suma stopni teraz przepraszam, co to są stopnie? Dobra. Powiedzcie mi to po prostu teraz, czyli policzyliśmy te trzy części, a teraz powiedzcie mi, ile wierzchołków, ile sąsiadów mają te wierzchołki. Powiedzcie mi, ile sąsiadów mają te wierzchołki. Stopień to jest ilu masz sąsiadów, ok? Stopień to jest liczba twoich sąsiadów. Czyli innymi słowy, proszę was, żebyście policzyli teraz, ile stopni mają te wierzchołki lub ile mają sąsiadów, bo to jest to samo. Dobra, jedynka ma 3, dwójka ma 2, trójka ma 3, tak, dobrze, czwórka według was ma 3 i ja się chyba z tym zgadzam, szóstka 2. Dobra, czyli łącznie ile... Czyli łącznie jaka jest suma stopni? Z tych trzech grafów policzyliśmy, że to jest 0 plus 2 plus 6. Teraz z tego dolnego, do tej dolnej składowej, ile wyjdzie? Ile wyjdzie z tej dolnej składowej teraz? Ile, jaka jest suma stopni łącznie? 14 znowu? Chyba tak. 14. Dobra. Czyli łącznie ile to jest? Znowu tutaj piszę. Łącznie to jest ile? Ile to jest łącznie, żebym się nie pomylił? Ze wszystkimi, cały graf ile ma? 22. Dobra, 22. A teraz powiedzcie mi, ile jest krawędzi? Ja nie muszę liczyć, żeby... Uwaga, ile jest krawędzi? Ile graf ma krawędzi? Czyli jest... Krawędzi jest ile? Ja, uwaga, powiem wam, że ja w ogóle nie muszę liczyć, ile jest krawędzi, bo ja wiem już. Ja na podstawie samych stopni się mogę doliczyć. A krawędzi jest ile? Dobra, ja wierzę, że wy już napisaliście, ile jest krawędzi, bo nie widzę czatu, ale ja nawet... Aha, nie widzicie tego, ale ja zasłaniam sobie rękoma graf i ja na niego nie patrzę. Ja mogę wam powiedzieć, ile jest krawędzi. Jest 11. Wow, trafiłem. Jak myślicie? Zobaczcie. Zobaczcie, przypomnijmy sobie to. Jeszcze, ten graf. Przepraszam, znaczy nie ten graf, tylko no tak, po prostu tutaj z tego drugiego grafu. Zobaczcie, bo chcemy odkryć jakąś zależność, dobra? Dobra, i tutaj mamy drugą zależność. To na razie to... przepraszam, że tutaj tak... dobra. Czyli tutaj zobaczcie, już to też możemy usunąć. Czyli zobaczcie. Czyli tutaj suma stopni 14, a krawędzi jest 7. Dokładnie. Wystarczy podzielić... suma stopni to jest liczba krawędzi razy 2. Zobaczcie, jak rozpatrzymy sobie taki prosty graf... Dobra, zobaczcie, jak rozpatrzymy sobie taki prosty graf, na przykład, to zobaczcie, jaka jest suma stopni? 2. A liczba krawędzi to jest 1. I zobaczcie, że każdy graf składa się z takich krawędzi. Albo z pustych, albo z pustego wierzchołka, ale pusty wierzchołek to jest 0 stopni, 0 stopień 0 i krawędzi też jest 0. Czyli zobaczcie, jak dodam krawędź, to zobaczcie, suma stopni mi się zwiększyła o 2, bo tu o 1 i tu o 1, a liczba krawędzi o 1. Czyli teraz suma stopni to jest 4, a suma krawędzi to jest 2. Czyli suma stopni to zawsze liczba krawędzi razy 2. Czy to jest jasne dla każdego? Czy każdy wie, co to jest suma stopni w grafie? I czy każdy wie, że suma stopni to jest liczba krawędzi razy 2? Czy to jest jasne? Fantastycznie.
Tak, są trzy wierzchołki, owszem, są trzy wierzchołki. Są trzy wierzchołki, ale to nie ma znaczenia, bo ważne jest, że są dwie krawędzie, a suma stopni tych wierzchołków to jest 4. Ten wierzchołek ma stopień 2, ten wierzchołek ma stopień 1 i ten wierzchołek ma stopień 1. Czyli są trzy wierzchołki, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest suma stopni i krawędzi. Dobra, no to zobaczcie. Wróćmy do tej złożoności. Czyli zobaczcie, nasza złożoność to była suma stopni, bo raz byliśmy w każdym wierzchołku i dla każdego wierzchołka policzyliśmy, odwiedziliśmy wszystkich jego sąsiadów. To ile wynosi tutaj suma stopni, jeżeli mówimy o grafie, który ma n wierzchołków i m krawędzi? Dobra, jeżeli ktoś ma kontrprzykład, to zaraz go rozpatrzymy, ale dokładnie, ale tutaj zobaczcie, że suma stopni to jest 2m, czyli nasz DFS działa w czasie n, bo jest n wywołań DFS-a, a każdy DFS działa w czasie 2m, czyli powiedzmy m, bo mamy to ładne nasze o, które nam to wszystko niweluje, czyli DFS wykonuje, czyli powiedzmy wykonuje około n plus 2m operacji, prawda? Czyli zobaczcie, że działa dosyć szybko, no bo tak zobaczcie, że chociażby, żeby wczytać graf, to ja potrzebuję m operacji, bo muszę wczytać wszystkie krawędzie. M jest zazwyczaj większy niż n, zazwyczaj jest więcej krawędzi niż wierzchołków, więc to jest bardzo dobry czas działania tego DFS-a. On może wyglądać, że on tak chodzi po tym grafie i tak nie wiadomo co robi, ale zobaczcie, że ta mrówa ma trochę intelektu i dosyć szybko chodzi po tym grafie. Dobra. Dobra. No to to zobaczcie. Na Szkopule są cztery fantastyczne zadania. Ktoś chyba pisał, że już jakieś wysyła zadania, ale są cztery fantastyczne zadania związane z DFS-em. Nie. Chyba, że mi się nie... Dobra. Może mi się jeszcze generuje. Dobra. Powiedzcie mi, czy macie jakieś pytania do DFS-a? Czy kod jest jasny? Czy w ogóle ta symulacja jest jasna? Czy jest jasny czas działania? Czy coś byście chcieli powtórzyć? Czy jest jasny DFS? Dzisiaj będzie wybieranie, jak wejść w te zadania? Jeżeli nie masz dostępu do strony Hubzon, to zobacz zajęcia. Olimpiada informatyczna od podstaw. I tutaj masz jak dołączyć do challenge'u, jeżeli nie masz. Czyli ja Ci wyślę ten link na czacie. I proszę bardzo. To tak wejść w te zadania. Tam jest wszystko napisane. DFS jest fajny, jasny jak słońce. Dobra. Niestety dzisiaj nie będzie Kahoota, czy tam stety, niestety. Dzisiaj będzie wybieranie nagród. Czy Oki ma Discorda? Wydaje mi się, że jest. A, jeszcze były zadania z ostatniego koła. Tak, takie dodatkowe, które nie pojawiły się na Szkopule, ale były dodatkowe. Więc jeżeli je Hubzonie wyślesz, to napisz, jeżeli w ogóle ktokolwiek napisze te zadania, to proszę bardzo, niech wyśle mi na adres e-mail. Natomiast, żebym wiedział, jeżeli ktoś chce, nie musi oczywiście. Nie wiedziałem z poceńcu, że czat GPT wie o olimpijskim kole informatycznym, ale coś ciekawego Ci powiedział na ten temat? Czy nic ciekawego na temat koła? Dobra. To może jeszcze po prostu się nie zaktualizował ten ranking. Dobra. Wyskakuje błąd. O, faktycznie, masz rację. Dobra, to ja. Dobra, ok. To chyba nie jest. No. Dobra, to zobacz. To musisz wejść na stronę Oki. Przepraszam, to nie wiem, dlaczego nie chce się to wysłać. I musisz tutaj zajęcia i olimpiada informatyczna od podstaw, jak klikniesz, dobra? Na to najedź myszką. Nie klikaj na to, tylko najedź na to myszką. I kliknij olimpiada informatyczna od podstaw, bo jeżeli ten link nie działa, no to przepraszam, ale nie wiem, dlaczego. Dobra. Najpierw
Dobra, czy Oki ma Discorda? Wiesz co, Magma nie wiem. Czy Oki, wydaje mi się, że ma, ale jakoś tak nie wiem, co tam się dzieje. I postaram się zgłębić ten temat i odpowiedzieć na to. O, jest, jest, proszę bardzo. Maksym wszystko wie, co się dzieje. Dobra. Super. To gorąco Was zachęcam do robienia tych zadań z DFS-a. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to może pisać albo coś mu nie działa, chciałby coś się dopytać, to może pisać na szkopule albo wysyłać mi na maila, tego, którego już tutaj podałem. Dobra. Okej. Okej, okay, dobra. No i teraz będzie wybieranie nagród. I uwaga. Jako, że... I teraz, okej, okay, dobra, to wybierzmy najpierw nagrody za drzewa, a potem zastanowimy się, co nad tym, z tymi kotworsami. Dobra, no to uwaga, mamy, wow, 21 osób. Mamy 21 osób, no i tak jak zawsze, jeżeli wylosuję numer 3, to nagrodę dostanie AB, tak? Czyli po prostu tutaj według tej kolejności, jak mi się to wyświetla. To mam nadzieję, że to jest jasne. Dobra, no to... Czyli od 1, wow, do aż 21. Okay. Nie wiem, czemu jest taki wielki. Dobra. Dobra, może trochę większy, żebyście też lepiej widzieli. 1 do 21. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 18, dobra, uwaga. 18, czyli to jest 7. To jest 18, tak? 16, 17 i 18 Olivier. Czyli Olivier, dobra, wyślę jeszcze raz. Zapraszam Cię, żebyś wysłał mi, jeżeli chcesz dostać nagrodę, to wyślij mi screena swojego profilu i informację, czy chcesz nagrodę PaySafe Card, Allegro, Empik i Google Play. Który z tych kodów chcesz? Na ten adres. I tutaj zostaniesz Ci on dostarczony. Dobra, uwaga. Drugi numer, nie wiem, może być random generator, inna strona, żeby tutaj, wiecie co, dobra, nie, bo to jest szansa, że wiecie, te generatory są takie pseudolosowe i one, chociaż nie wiem, chociaż może to nie ma znaczenia, dobra, zaufajmy, że jest, wszystko działa tak samo, uwaga, od 1 do 21, 9, No dobra, i teraz jest szansa, że się pomylę, więc mnie poprawcie, ale jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli Filip, 13, 12, 11, 10, 9, tak? Dobra, czyli Filip, to samo. Proszę Cię o link, o screena z Twojego profilu i wiadomość na ten adres e-mail z informacją, jaką chcesz nagrodę. I dobra, uwaga, ostatni. Dobra, to jeszcze inny. Od 1 do 21. I uwaga. 2. Ok. Maksym. O nie, to znaczy, to dobrze, Maksym, że wygrałeś, ale miałem inny plan na to, ale dobra. I Maksym, i czyli jeszcze ty. Tutaj zostałeś wybrany. Dobra, bo uwaga, chciałem tutaj mam wypisane osoby, no te nazwy, znaczy no, nazwy adresów mailowych, które wysłały mi i chciałem wśród tych osób wylosować numer, jeszcze nagrodę. I teraz problem, znaczy no nie problem, ale Ty, Maksym, miałeś to szczęście, że wylosowałeś z tych 21 nagrodę. No bo tutaj chciałem jedną nagrodę spośród tych osób wylosować, ale dobra. No to teraz pytanie do tych osób, które tutaj to napisały, jeżeli są na czacie, żeby mi powiedziały, czy... Dobra, po pierwsze, albo możemy to zrobić tak, że zgodnie z planem rozlosujemy jedną nagrodę wśród Waszej trójki, albo... Jeżeli Maksym się zgodzi i będzie, jeżeli Maksym się zgodzi, to, że tak powiem, usuniemy stąd Maksyma i będzie jedna nagroda spośród dwóch osób, albo możemy jeszcze ustawić deadline do na przykład niedzieli do 24
i po prostu trochę zwiększyć tą pulę. Jeżeli ta pula zostanie trochę zwiększona, to ja też zwiększę ilość nagród. No ale po prostu dać jeszcze szansę tym osobom, które powiedzmy wyślą to do niedzieli do północy. To teraz pytanie właśnie do Maksyma, Spagekti i Zizi Zosi. Na co się zgadzają? Jeżeli są na czacie, to bym poprosił, bo jeżeli ich nie ma i nic nie powiedzą, to po prostu wydaje mi się, że tak uczciwie będzie, żeby spośród nich wylosować, no bo taki był pierwotny plan. Więc... Ale niektórzy... Do niedzieli, dobra, ale dobra, to tylko, dobra, to Maksym do niedzieli, okej, dobrze. Tak, znaczy no, wiem, że niektórzy nie widzieli, po prostu mówiłem o tym tydzień temu i to jest dodatkowa nagroda, w sensie to nie jest... Więc to było tak nie dość, że dla chętnych, to jeszcze dla tych, którzy byli tydzień temu, więc... tak, więc po prostu... więc to była dodatkowa nagroda, także no, to jest w gestii właśnie tych osób, które to wysłały i były na tych. Więc Maksym się zgadza. Dobra. Zizi mówi, że teraz. I okej, no dobra. Były święta. Dobra. Dobra, no to... okej, wiem, że były święta, po prostu no, to było tydzień temu i to była dodatkowa nagroda i no, to było dla tych, którzy byli na kółku, więc... wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe, no bo po prostu to jest taki bonus, w sensie to jest poza tym, co się dzieje no, no, zazwyczaj. Więc zrobimy to losowanie teraz, zgodnie z tą prośbą. Powiedz mi, Maksym, w związku z tym pozostaje pytanie do ciebie, czy jeżeli robimy teraz, to czy chcesz jeszcze raz? Czy chcesz jeszcze raz? Czy chcesz być uwzględniona? Czy inaczej, czy zgadzasz się? Mówisz. Dobra. 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 No dobra. No to jak Maksym się na to zgadza, to zrobimy wśród dwóch osób. I co? I Olku, wiem, Olku, no po prostu... wiem, Olku, no po prostu na pewno będzie jeszcze nieraz taka okazja, że będą takie dodatkowe zadania. Także poluj na to śmiało i to tylko jedna taka okazja. Znaczy wiesz co, inaczej Maksym, ja cię mogę wpisać. Ja cię mogę wpisać i po prostu komuś oddasz tę nagrodę. Bo no tutaj, tak, jeżeli chcesz tam, znaczy więc mogę cię wpisać. Znaczy nie mogę, no po prostu to jest twoje prawo, żeby tu być, więc jeżeli chcesz, to to jak najbardziej możesz zostać tam. Wrzucisz na Discorda, dobra. No to wśród trzech osób losujemy. Dobra, no to uwaga, tutaj są trzy osoby zgodnie z tą kolejnością, czyli Zizi, Maksym i Spagekti. I od jednego do trzech. No nie wierzę, Maksym Szczęściarz znowu wygrał. Dobra, czyli Maksym dostaje dwie nagrody. Gratulacje w takim razie. Rekord nasz. Myślę, że w jakimś tutaj podsumowaniu na pewno będzie tutaj... no chyba, że ktoś cię pobije, ale jeżeli nikt cię nie pobije, no to absolutny rekordzista. Szczęściarz miesiąca, Maksym. Dobra. No to czyli Maksym dwa razy tutaj masz możliwość o dwie nagrody wysłać maila. Dobra. No to nagrody po wszystko mamy. Kahoot będzie za tydzień. Czy jest... Ostatnio był... Wydaje mi się, że był Kahoot Leno. Z osób, które przygotowywały. I ktoś mówił, że ma Kahoota. I nawet mi go chyba wysyłał. Czy ja nawet go chyba widziałem na tym Kahoocie. Czy ktoś... Czy ta osoba, która mi wysłała tego Kahoota, a go jeszcze nie było, jest tutaj na czacie? Może mi powiedzieć? Bo wydaje mi się, że był jeszcze jakiś... Że był jeszcze jeden dodatkowy Kahoot, który... Znaczy no po prostu, że jest Kahoot, który ktoś mi wysłał. I ja powiedziałem, że po Olku będzie jego Kahoot właśnie i nie wiem, czy ktoś to pamięta. Chyba El Carolo. Dobra. Bo po prostu chciałbym się ewentualnie skontaktować z tą osobą, ale... no ale to zobaczymy. Dobra. W takim razie, jak nie ma tej osoby, to trudno. Dobra, Maksym rzuci kod na Discorda, także trzeba polować na Discordzie.
I to tyle na dzisiaj. Tak, róbcie zadania z DFS-ów. Za tydzień sobie omówimy DFS-a. I zobaczymy, co dalej. Za tydzień będzie Kahoot i omówienie zadań z DFS-a. Czy macie jakieś pytania jeszcze na koniec? Czy są jakieś pytania od Was? Czy coś tutaj... A, Ty, Witoldus, się pytałeś chyba, nie odpowiedziałem, GML. A, ale to się pytałeś tych uczestników. Ja nie startuję w GML. Gry matematyczno-logiczne. Tak, postaram się... Ja odpisuję w miarę wtedy, jak wszyscy mi napiszą maila, bo jakoś tak razem wtedy odpowiadam na te wszystkie kody, więc to tak różnie wynika, ale powinno być... Na następnych zajęciach będziemy omawiali DFS-a. Będziemy omawiali te zadania z DFS-a, bo kilka z tych zadań nie jest oczywistych, uważam. Szczególnie one są posortowane właśnie od najłatwiejszego do najtrudniejszego. To jest najprostsze, to jest trochę trudniejsze moim zdaniem, to jest jeszcze trudniejsze i to jest najtrudniejsze. I nie wszystkie są bardzo proste, a jak wszystkie będą bardzo proste, to jest szansa, że dodam kolejne, więc będziemy omawiali te zadania. Dobra. Czy coś jeszcze? Będzie Kahoot, będzie. Dobra. To super. W ogóle bardzo Wam dzisiaj, wyjątkowo Wam dzisiaj dziękuję, bo byliście bardzo aktywni przy tym DFS-ie i było bardzo mi się dobrze w związku z tym tą mrówą chodziło po tym grafie, więc bardzo się cieszę, że od razu momentalnie tak dużo osób mi odpisywało, więc dziękuję Wam za to. To jest po prostu zawsze bardzo przyjemne, takie zaangażowanie z Waszej strony. Kapibarom. Tak, Witoldus, kapibarom. Dobra. Chyba. Nice. Dobra, też Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Będziemy omawiali DFS-a i piszcie zadanka z DFS-a. A jak coś jest niejasne, to piszcie maile i pytania na szkopule. Cześć Wam.